Poznańskie Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie osoby. Jedną z nich jest radny Obornik. Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku przyjęcia 20 tysięcy złotych łapówki. Docelowo żądał 110 w zamian za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycję budowlaną. Druga z osób to pośrednik. Mężczyźni trafili do prokuratury w Poznaniu, tam usłyszeli zarzuty. Jednocześnie Centralne Biuro Antykorupcyjne informuje, że osoby, które dały się uwikłać w ten proceder, mogą się do nas zgłaszać i wówczas będą mogły skorzystać z tak zwanej klauzuli o niekaralności. Jednak jest to uwarunkowane tym, że osoby te muszą się zgłosić do nas wcześniej, aniżeli CBA dowie się o tym korupcyjnym procederze.